Czołem, kapitanowie. Szparagus z tej strony. Moi drodzy, witam was w kolejnym materiale. Słuchajcie, dziś będę chciał zrobić takie krótkie podsumowanie europejskich niszczycieli, co o nich myślę, co myślę o poszczególnych okrętach, którymi miałem okazję pograć, ale zanim o tym powiem, to słowo wstępu. Autorem bitwy jest kolega Raging Noob z klanu TWA. Jeżeli ktoś zagląda do mnie na streamy, to na pewno wie, że jest to streamer, który streamuje na Twitchu na kanale Raging Engaging. Serdecznie zapraszam, jeżeli chcecie jego poczynania sobie zobaczyć na żywo, to zapraszam. Mówię o tym, część z was go zna, tych, którzy zaglądają na streamy, ponieważ jakby statystyki Twitcha pokazują, że mamy 70% tych samych widzów, więc myślę, że jest to prawda obiektywna. Ci, którzy nie śledzą Twitcha, tylko oglądają materiały na YouTube, warto tam zajrzeć, zobaczycie, facet ma skilla, w zasadzie to powiem chłop ma skilla, bo on czasami takich stwierdzeń używa. Chłop ma skilla, potrafi grać w WoWca, śmiało możecie zaglądać, myślę, że ta bitwa to udokumentuje. Teraz zacznijmy na temat niszczycieli. Nie będę wymawiał ich nazw, ponieważ nie chcę sobie łamać języka, nie znam tego szwedzkiego nazewnictwa, bo większość tych deków to są okręty szwedzkie. Przy wejściu drzewka europejskiego skapnęło się troszeczkę nam, bo pojawił się gryf na pierwszym tierze, można sobie nim tam spróbować, zobaczyć jak to wygląda, jak to strzela i tak dalej. No i pojawił się oczywiście ORP Orkan, czyli okręt premium poziomu 8 pod polską banderą, podobny do Lightninga, troszeczkę ma zmienione parametry w stosunku do Lightninga. Te parametry również na WoWs FT czy na innych stronach możecie sobie sprawdzić. Teraz kilka zdań na temat ogólnej takiej charakterystyki tych okrętów. Nienaganna artyleria, ale bez szału, bardzo szybkie torpedy i bardzo daleki zasięg torped jak na swoje tiery. To na pewno są takie ciekawostki. Torpedy się bardzo szybko przeładowują. Minusem tych torped jest ich alfa damage, czyli małe zadawane maksymalne obrażenia. Ja powiem tylko tyle, że na 6 i 7 to jest max 7500 obrażeń za trafienie torpedą. Natomiast jeżeli chodzi o poziomy wyższe, czyli 8, 9, 10, to jest 10700 i nie mówię o torpedach stokowych, tylko mówię już o tych torpedach wymaksowanych. Jeżeli chodzi o 6, to są działa, które wyglądają identycznie jak na błyskawicy i identycznie zajefajnie strzelają. Macie tam prędkość 900 metrów na sekundę wylotową. Zasięg tych dział jest tam 9,9 km, więc nie jest zbyt daleki, ale naprawdę każdy niszczyciel jesteście w stanie zmasakrować. Minus przeładowanie wynoszące 7,5 sekundy. Na teście tamten ta 6 była z troszeczkę szybszym przeładowaniem, ale okazało się, że najprawdopodobniej jest zbyt wydajna artyleryjsko w porównaniu do innych niszczycieli i trzeba było to przeładowanie na tych armatach Bofors 120 mm M1924 troszeczkę zmniejszyć. No i dotarliśmy do punktu takiego, w jakim ten okręt się znajduje. Ta 6 wyróżnia się jeszcze jedną rzeczą, bo cała linia nie jest zbyt szybka. 8, 9, 10 rozwijają max 35 węzłów plus flaga, to jest 37 bodajże i 8 i plus dopałka, która działa około 2 minut, więc te jednostki nie są zbyt szybkie i wiele okrętów będzie was w stanie dogonić. Nie mając dymu, pamiętajcie o tym, że nie jest łatwo tym okrętem uciec. Do tego okręty mają dość dobrą obronę przeciwlotniczą, a 9 i 10, a zwłaszcza 10 ma bardzo dobrą i większość lotniskowców boi się atakować nawet pojedyncze niszczyciele lub muszą stosować odpowiednią taktykę, czyli unikać na przykład momentu załączenia rozbicia, poczekać aż to rozbicie się skończy i wtedy próbować do takiego okrętu podlecieć, bo ta obrona przeciwlotnicza jest naprawdę mega, mega wydajna. Teraz jeżeli chodzi o 7, na 6 były torpedy na 10 km 65 węzłów. 7 ma torpedy 12-kilometrowe z prędkością 76 węzłów i mamy tu również alfę 7500.
Tutaj już pociski dział artylerii są wolniejsze, ponieważ mają 850 metrów na sekundę i to już jest taka średnia artyleria. To już nie jest taka dobra jak na szóstce, tylko to jest taka średnia. Na ósemce wygląda to podobnie i na dziewiątce również. Zmienia się na dziesiątce, bo na dziesiątce ta prędkość jeszcze spada do 825 metrów na sekundę. Ale mówiłem o torpedach. Torpedy na siódemce mają 12 km, 7500 alfy, również szybkie przeładowanie. No i co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Na ósemce te torpedy są również podobne, tylko tam już alfa wchodzi na 10700, natomiast na dziewiątce torpedy wymaksowane mają prędkość już 86 węzłów, więc z ulepszeniem możemy zrobić 90 węzłów. Ich wykrywalność również nie jest jakaś tragiczna, ona wynosi 1800 metrów, natomiast no, przy tej prędkości Japończycy mają 1,7 bodajże kilometra wykrycie tych, na przykład Shimakaze, tych torped 12-kilometrowych, więc tutaj wartość 1,8 przy prędkości 86 czy tam 90 węzłów, naprawdę trudno jest tych torped uniknąć. Weźcie pod uwagę fakt, że możecie nimi strzelać na tak zwane, nie ma strzelania na wąsko, na szeroko, przepraszam, jest strzelanie na wąsko lub na bardzo wąsko, w zależności od tego, jakie pole jakby chcecie tymi torpedami tutaj ogarnąć. Na siódemce tych torped jest 6, na ósemce tych torped, na szóstce też jest 6, na ósemce tych torped już jest 8, z tego co pamiętam, nie, też jest 6, na dziewiątce jest 8 i na dziesiątce mamy 10 w dwóch wyrzutniach, tak jak tutaj widzicie w tym Halandzie. Jeżeli chodzi o kamuflaż tych okrętów, to on również jest średni, więc tam gdzieś oscyluje na większości tych jednostek w okolicy 6,1 km. W przypadku Orkana to jest 5,9. Na teście Orkan miał kamuflaż 5,5, ale według WG okazał się być zbyt wydajny przeciw innym niszczycielom. Ja przypomnę, że Lightning ma taki kamuflaż. No, ktoś tu wziął pod uwagę fakt, że Orkan ma radar i postanowił ten kamuflaż mu troszeczkę pogorszyć. Wynosi on 5,9. Notabene Orkan ma bardzo fajną artylerię, pomijając fakt, że te pociski lecą bardzo dużą parabolą i są bardzo wolne, natomiast zarąbiście podpalają i tą szansę na podpalenie naprawdę widać w bitwach i można tutaj robić dużo dobrego dla swojego teamu, podpalając tutaj przeciwne okręty przeciwnika, tak trochę nie po polsku powiedziałem, więc myślę, że z grubsza udało mi się jakby scharakteryzować te okręty. Omówiliśmy sobie prędkość, omówiliśmy sobie zwrotność. No, Halland ma 660 metrów na sekundę średnicę zawracania i czas przestawienia steru 4,3. Jest to wartość podobna na przykład, powiedzmy, tam do Giringa, no może Giring ma trochę szybszy ster, ale więc on tutaj nie odstaje, natomiast no, to co powiedziałem, 825 metrów na sekundę z dział artylerii głównej, których zasięg nie jest zbyt duży, bo 10,45 km zasięgu to bazowo to nie jest zbyt dużo. Czas przeładowania tam odpowiednio na kolejnych tierach bardzo szybko się skraca. Widzicie, tutaj torpedy idą właściwym torem, ten Kurfürst tutaj, no dwie na pewno, może trzy, dwie torpedy przyjął, te dwie torpedy zadały 15 tysięcy, tam na pewno bomble przeciwtorpedowe zredukowały obrażenia, to jest to co mówiłem, że ta alfa jest niska, ale tymi torpedami możemy strzelać dosyć często. Zobaczcie, te torpedy jeszcze nie zgasły, bo na dziesiątce mają aż 15 km, na dziewiątce 13,5, na szóstce, siódemce i ósemce, no, przepraszam, na siódemce i ósemce mają 12 km, na szóstce mają 10 km, więc zasięgi tych torped są naprawdę dobre i czas przeładowania również jest mega pozytywny, także no, bardziej okręty chyba mimo wszystko do robienia pod torpedy niż pod działa. Jeżeli ktoś by chciał nastawiać na działa, to wydaje mi się, że może się rozczarować, bo tak jak Friesland jest wymiataczem, jeżeli chodzi o działa, tak tutaj te europejskie niszczyciele z drzewka no już tak dobre nie są, mają gorszy zasięg tych dział, ten bazowy zasięg mają wolniejsze przeładowanie tych dział niż Friesland, no i do tego
jeszcze, no nie ma dymu, nie postrzelacie sobie gdzieś tam z dymu, chyba że będziecie grali z innym dedekiem w dywizjonie, albo gdzieś tam będziecie strzelali zza wyspy, ale sami wiecie, że no, niszczyciel z kamuflażem na poziomie 6 km to raczej powinien tutaj działać w rejonie kapa. Teraz piękne torpedowanie, 33,5 tysiąca obrażeń, dwie torpedy trafiły tego przeciwnika, tych torped tam by było więcej, ale on chyba miał mniejszą ilość HP. No i teraz Raging, już się możemy skupić na bitwie. Raging będzie prawdopodobnie zmierzał w kierunku kapa Bravo. Zobaczymy, czy tutaj jeszcze napotka jakiegoś przeciwnika. Ja troszeczkę tą powtóreczkę oczywiście przyspieszę, abyśmy się stricte skupili na elementach walki. Wynik już jest tutaj naprawdę bardzo dobry. Słuchajcie, mamy 6 torped, mamy 65 hitów, mamy przejętego kapa, mamy 100 tysięcy obrażeń, no i ten wynik, mam nadzieję, tutaj jeszcze będzie ewoluował w kierunku pozytywnym. Gdzieś tam być może uda się dobić do około 200 tysięcy tych obrażeń. Jak na razie widziałem, że Raging strzelał tym szerszym rozstawieniem torped w kierunku przeciwników. Teraz strzela węższym. No, to szersze jest o tyle dobre, że pewnie traficie przeciwnika mniejszą ilością torped, bo one się na takim dużym dystansie bardziej rozejdą i będą pomiędzy nimi większe luki. Natomiast z drugiej strony macie większą pewność, że takiego przeciwnika traficie, bo idzie swoisty dywan tych torped, co oznacza, że będziemy mogli tutaj nawet kilka celów razić takimi torpedami. Nie jest powiedziane, że będziemy razić jeden cel. Widzę, że system powtórek nadal skopany i nie pokazuje nam dobrze, jak idą te torpedy, jak Raging tak sobie ten widok zbliżenia torped uruchamia, to niestety jakieś dziwne tutaj sytuacje nam są pokazane. Zobaczymy, czy ten Kreml przyjmie te torpedy i ile będzie ich w stanie przyjąć. No on jest trochę zdziobowany, ale zobaczcie, przyjął aż 5 torped, więc tu tych obrażeń wyszło sporo. Do tego weszło zalanie, więc fajnie to wygląda. Teraz jeżeli ktoś podpali tego Kremla, to już te pożary będą na nim pracowały, bo na pewno poszła RK. Gdzieś tam się kręci lotniskowiec, ale widzicie, na razie nas zbyt mocno postanowił nie męczyć. Mamy tutaj dwa pancerniki, przeciwnik jeszcze ma Hakuryu, ma Halanda. No i teraz widzicie ten tryb torped szerszy, czyli taki, jak jest wąski w innych klasach niszczycieli, sobie poszedł. Pokazuje się w tym momencie Halland, który robi nam spota. No i teraz naszym zadaniem będzie oczywiście jak najszybciej spróbować rozstrzelać tą jednostkę. Pewnie wszystkie pociski nie będą go trafiały, dopóki nie pokaże nam troszeczkę więcej burty. Tutaj Raging widzicie na spokojnie, tam jeszcze sobie torpedki lecą do tego Kremla. Mamy 150 tysięcy obrażeń, jeszcze mamy regenerację HP w zanadrzu, na razie nie idzie RK. Mamy zatopiony okręt, mamy zatopiony pancernik torpedami, mamy dublet, zobaczcie, to jest frag numer 4, piękna akcja w wykonaniu Raginga. Teraz poszła regeneracja HP-ków, do tego jeszcze doładowanie silnika i prawdopodobnie będzie jeszcze przyczajka na inne okręty, albo na Hakuryu, albo na Thunderera. Teraz już zobaczcie, Hakuryu już wie, że musi tutaj zmierzać w kierunku Halanda, idzie rozbicie, trzeba jak najszybciej wyeliminować te samoloty, zwłaszcza że są to samoloty z rakietami, które będą w stanie nam zadać naprawdę bardzo duże obrażenia i przy dobrym losowaniu kapitan tego Hakuryu byłby nas w stanie tutaj zatopić, ale widzę, że na razie nie decyduje się na atak, raczej stara się trzymać z daleka, nie podchodzi tutaj pod działa artylerii tego najbliższego zasięgu. Teraz się zdecydował, jeszcze tutaj Ranging w dusza o, czyli wzmocnienie sektora przeciwlotniczego i zobaczcie, wszystkie te samolociki, które tutaj robiły podejście, zostały zestrzelone. My w tym momencie blokujemy kapa, mamy przewagę w HP-kach, przewagę w ilości okrętów, jakimi tutaj dysponujemy, no i trzeba tylko się pilnować, żeby Thunderer nie zrobił nam krzywdy z hajków. Jak widzieliście, on tam miał działa skierowane w drugą stronę, no i teraz na pełnej prędkości będzie tutaj Ranging zmierzał prawdopodobnie w kierunku tego lotniskowca. Tu już lecą samoloty torpedowe, no nie będzie mu łatwo, słuchajcie, storpedować tutaj dość zwrotnego
niszczyciela. Myślę, że Raging będzie w stanie się z tego wywinąć. Co prawda nie ma rozbicia, ale będzie mógł załączyć wzmocnienie sektora przeciwlotniczego. Ten Hakuryu wygląda jakby był na postoju, ale mam wrażenie, że za chwilę zacznie zmierzać prawdopodobnie w naszym kierunku. To wzmocnienie sektora przeciwlotniczego, widzicie, powoduje, że te samolociki tu spadają dość intensywnie. Teraz udało się ich zestrzelić aż 5. No i mam nadzieję, że ten lotniskowiec będzie tu przez Raginga zatopiony. On ma taką pulę HP-ków, że na spokojnie będziemy mogli tutaj jeszcze gdzieś w okolicy tych 50 tysięcy zrobić, tak aby przekroczyć to, 200 tysięcy. Są jeszcze 4 minuty do końca bitwy. Mamy taką przewagę, że KB nie trzeba było brać. W tej chwili tam wpływają dwa nasze pancerniki i one prawdopodobnie tego kapa będą w stanie przejąć, a my już tutaj ustawiamy się pod Hakuryu. Myślę, że będzie można spokojnie tutaj do tego lotniskowca podpłynąć. Teraz, jak widzicie, idą tutaj apeki. One będą, wydaje mi się, bardziej wydajne na tak małym dystansie. Jeszcze strzela z Hakuryu artyleria dodatkowa. Jak widzicie, ona nam również zadaje obrażenia. No i za chwileczkę przejdziemy do torpedowania tego okrętu. Tutaj już nie ma szans, aby kapitan tej jednostki wywinął się od tych torped, a ja zapraszam Was na podsumowanie bitwy. No dobra, zobaczmy, ile się Ragingowi udało DMG natrzepać. To jest 209 700, prawie 210 000. Fantastyczna bitwa, mamy dewastujące uderzenie, mamy Krakena, mamy dublet, mamy wsparcie, 15 000 expa z modyfikatorami, 17 trafionych torped, które dały 7 zalań, 19 zestrzelonych samolotów, 2 razy obrona bazy, raz przejęcie kapa, 133 hity z pocisków artylerii głównej. Pożary są tylko 3, ale do lotniskowca, widzicie, było strzelane z PP-ków. 3602 expa bazowego, więc powtórka leci do serii Mistrzostwo Świata. No ponad 3500 to się naprawdę, naprawdę niecodziennie zdarza zrobić. No i teraz zobaczmy, główna bateria miała 133 trafienia, 100 trafień zadało z obeków, zadało 37 tysięcy obrażeń, 33 trafienia z pepeków zadały 17 tysięcy obrażeń, do tego z torped 140,5 tysiąca obrażeń, ich było wystrzelonych, jak widzicie, 80, a 17 znalazło drogę do celu. Z pożarów nam wypadło prawie 3,5 tysiąca obrażeń, z zalań tych obrażeń było 11 600 i samolotom zadaliśmy ponad 33 tysiące obrażeń. Moi drodzy, mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć Wam sylwetkę tych europejskich niszczycieli. To jest linia, którą, jeżeli lubicie grać okrętami do torpedowania, staracie się pozostawać niewykryci, to myślę, że może Wam się ta linia niszczycieli zdecydowanie spodobać. Od czasu do czasu gdzieś tam w walkach z niszczycielami można postrzelać. Trzeba pamiętać, że nie dysponujemy zasłoną dymną i większość tych okrętów z linii ma niedużą prędkość, więc czasem niełatwo jest uciec przed szybkimi przeciwnikami, krążownikami czy to niszczycielami. Oczywiście obrona przeciwlotnicza w większości tych jednostek jest na plus. To tyle w tym materiale. Ja mówię, do usłyszenia, trzymajcie się i zapraszam na kolejne.